Geralt z Rivii. Rad jestem, że cię widzę w pełni zdrowia i bez kajdan. Mówisz poważnie, hrabio? To wielka niesprawiedliwość, tak cię zamykać bez wysłuchania twoich racji. A potem to bicie, te tortury, barbarzyństwo, wynikające ze zwykłych uprzedzeń, takie domniemanie winy. Cóż, gdybym to ja był na ich miejscu. Taka jest jednak moja ojczyzna, pełna strachu i przez to bezwzględna. Zimna jak głaz, mroczna i surowa w sercach i umysłach. Chyba jest w tym trochę prawdy. Odpowiedź zarazem ostrożna i rozsądna. To cechy chwalebne same w sobie, a wręcz wymagane w twoim fachu. Może i tak. Powiedz mi jednak, Wiedźminie, co cię tu sprowadza? Depczesz po piętach zabójcy Foltesta. Pewnieś bliski odcięcia jego łba w swoim własnym, niepowtarzalnym stylu. Czy oczekujesz mojej pomocy? Mam po prostu kilka pytań, hrabio. Pytaj zatem, pytaj. Zrobiłeś na mnie wrażenie sprytnego, choć nieco mrukliwego rozmówcy. Muszę przyznać, że się nieco wyróżniasz, mości hrabio. To komplement, jak mniemam. Co dokładnie masz na myśli? Nie chciałbym wskazywać palcem, ale może rozejrzysz się dookoła. Nie wyglądasz jak swoi rodacy. Bogom dzięki, że nie. To właśnie z powodu mojego umiłowania ojczyzny dostrzegam jej największe wady. A jest ich niemało. Możesz rozwinąć temat? Zakłamanie, przesądy, nieuctwo. Wymieniać dalej? Gdybyś był tak łaskaw. Weźmy dla przykładu was, Wiedźminów. Bogowie świadkami, że trapi nas prawdziwa plaga potworów. Przedkoniunkcyjnych, pokoniunkcyjnych, magicznych, pochodzących z cuchnących bagien, mrocznych otchłani. Nie ma czegoś takiego jak potwory przedkoniunkcyjne. Niepotrzebnie kąsasz. Chodzi o to, że mamy lekarstwo na tę plagę, choć jest go coraz mniej. Jednak obawiamy się tego lekarstwa. Ludzie się was wystrzegają, plują na was, każą iść precz, nawet podczas ulewy. Czy według ciebie to rozsądne? Tak to już jest. Rzekł rasowy przedstawiciel wymierającego gatunku. No, wypowiada się w niecodzienny sposób. Ten Maravel. Nazwał mnie rasowym przedstawicielem swojego gatunku, a Kimbot mnie nazwał nierasowym. Co cię sprowadza do Lokmuin? Troska o mój kraj, Wiedźminie. A także pośpieszna i jakże zaskakująca prośba konetabla Natalisa. Zaskakująca? To znaczy? Z pewnością żartujesz, Wiedźminie. Prawda jest taka, że mało kto mógłby wystawić lojalną armię mogącą zmierzyć się z moim wojskiem. Może za wyjątkiem barona Kimbolta. Choć byłem zaufanym Foltesta, inni temerscy parowie mają odmienne zdanie. Tak sądzisz? Gardzą mną. Nie podzielam ich zwyczajów i wierzeń.